Ja mam klasnąć, tak? Nie, to ja klaszczę. Co jest? No, to jest monitor. Spóźniona ta reakcja. A. Wow. Nie, nie wow. Dobra, okej. Okay. Wow. No, co jest? No, ja ci powiem już, co jest. Cześć wszystkim, słuchajcie, dzisiaj kolejny raz o League of Legends pogadamy sobie, a konkretnie o monitorach. Dlatego chciałem dzisiaj też z prograczem pogadać o tym właśnie, jakie to jest z monitorami w przypadku League of Legends. Jeżeli będziecie wybierać monitor, to na co zwrócić uwagę i co może być ważne, co może być mniej ważne, a co może być game changerem, to co? Nie zwlekajmy dłużej, rozpocznijmy tą dyskusję. Wzywam do siebie Zamulka z Hit Esports, a konkretnie z Computronic Hit Esports. Jakoś tak z dużą gracją telemarkiem wylądował. Jest ze mną Zamulek, który mimo młodego wieku ma już dość duże doświadczenie na LANach i dużo się najeździł, przez co miał styczność z różnego rodzaju warunkami, prawda? Tak. Byłem na polskiej lidze sportowej i na relegacjach Ultraligi. Okej, okay, czyli z tych większych, tak, ale tak. Bywałeś też na takich mniejszych, regionalnych. No wiadomo, byłem też na jakichś LANach, gdzie graliśmy tam o myszkę, klawiaturę z ziomeczkami, no to wiadomo. Różne były warunki. Tak, a były jakie takie twoje najgorsze wspomnienie? Masz jakieś? No, gdzie było słuchać komentatorów i wszystko było słychać, można było podsłuchiwać, co się dzieje w grze, więc to bywało różnie. Okej, okay, no dobra, czyli jak widzicie, warunki są różne. Zrobiłem sobie taki mały poradnik i przebieżkę po tym, jak to jest z tymi monitorami w League of Legends dla tych, którzy grają, będą grać i dla tych, którzy mają większe ambicje i chcą zajść dalej, czy na co zwrócić uwagę przy wyborze monitora. Punkt pierwszy, rozdzielczość. Powiedz mi, na jaki ty grasz? Na Full HD. Na Full HD, czyli tak, taki standardzik. I z tego jesteś zadowolony, to jest to, co wystarcza. Tak, tak, jestem zadowolony. A grałeś na innych rozdzielczościach? Grałem. Okej, no to na jakich? No, ponad 2000, to było jakoś 2560 na 1080 i jakby generalnie to dawało mi bardzo dużą przewagę, bo mogłem widzieć o wiele więcej niż moi przeciwnicy i to też był minus, bo zwykle moi sojusznicy z drużyny grali na o wiele mniejszych rozdziałkach i oni widzieli zupełnie coś innego niż ja. No o kurde, to jest ciekawe. Tak. Czyli generalnie ty widziałeś więcej i to chwalisz sobie takie rozwiązanie, tak, czyli tak, takich szerokich monitorów. Mhm. A są jakieś minusy tego rozwiązania? No są takie minusy, że jak właśnie jeździsz na LANy, to zazwyczaj na takich LANach jest 1920 na 1080, przez co no jak pojechałem na mój pierwszy, poważniejszy LAN, to takie, miałem takie myśli, kurczę, no o co tutaj chodzi? Tak strasznie nieprzyjemnie. Aha, mi się no gra, tak, no i umówmy się, że przyzwyczajenia robią swoje, czyli tak, faktycznie może być to problematyczne, jeżeli gramy nagle na niestandardowej rozdzielczości, jedziemy na turniej, okazuje się, że tam jest właśnie taki standard, bo zazwyczaj starają się takich standardów przestrzegać organizatorzy, oczywiście na tych mniejszych turniejach bywa różnie, i nagle mamy klopsa, bo nasze oko nagle jest zdziwione, nie? Bo ten, ta Liga Legend wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała. Punkt drugi, odświeżanie, czyli coś, co gamerzy podkreślają na każdym kroku, że odświeżanie, odświeżanie, odświeżanie. Jaką masz teraz, jakie teraz odświeżanie? 144. 144, tak, czyli taki klasyczek. No i powiedz mi, grałeś na mniej? Tak, grałem. No dobra, i opowiedz nam teraz, czy rzeczywiście czułeś tą różnicę? No na początku nie czułem, bo ja całe życie grałem na 60 Hz i no, gdy pierwszy raz pojechałem na tego LANa, widzę 144 i sobie myślę, kurczę, no to jest diametralna różnica. Okej, okay, czyli generalnie było to na pierwszy rzut oka odczuwalne. Tak. I tak, teraz jakbym ci powiedział, że grasz na 60, w ogóle na turnieju na 60? Nie, nie ma takiej opcji, szczerze. Nie podchodzę, ja nie gram. Zostawiam myszkę, klawiaturę, nara. A na wyższy grałeś? Tak. I co, tam, czy ta różnica jest też taka dostrzegalna, czy już jest? Jest, ale szczerze, ja że grałem praktycznie cały czas na 60 Hz, to dla mnie nie było takiej różnicy, ale gdybym teraz przeszedł na 240, to na pewno byłaby to znacząca różnica. Czyli po prostu krótko mówiąc, 144 to jest takie minimum, jeżeli chcemy naprawdę płynnie grać i to jest potwierdzone, gracze potwierdzają, kumple wszyscy teammates grają też na 144. Tak, tak, tak. Okej, okay, no dobra, czas reakcji, to jest często poruszany temat. Jak to jest z tym czasem reakcji? Generalnie jedna milisekunda to jest taki must have. Taki minimum, które się wydaje, które się mówi i które faktycznie jest to przetestowane, to 4 milisekundy. Im mniejszy ten czas reakcji, tym lepiej. 4 milisekundy to mówię takie minimum, ale jeden to jest optimal i na to powinniśmy stawiać. No dobra, teraz takie bajery bym powiedział, takie dodatki już niezwiązane z matrycą. Powiedz mi, zagięcie. Grasz z zagięciem czy bez? Bez. Ja myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Ja generalnie zawsze grałem na płaskich monitorach i to po prostu zależy od preferencji człowieka. No. Okej, okay, czyli po prostu twoim zdaniem nie ma takiej różnicy, że jesteś e-sportowcem, to nie możesz grać na zagiętym. Mogę grać.
Możesz grać. Tak. No znaczy grać zawsze możesz, ale czujesz z tego powodu jakiś lekki dyskomfort? Tak, czuję. Czujesz, ale mówisz, że to jest prawdopodobnie kwestia... Przyzwyczajna, no tylko i wyłącznie, tak myślę. Wydaje mi się, że zakrzywiony monitoring głównie został stworzony do single playerów, nie? Żeby się trochę ta inercja z tym światem była większa, a jeżeli podchodzimy do takich kwestii gier e-sportowych, to faktycznie może być ten sam efekt, o którym rozmawialiśmy przy rozdziałkach, nie? Tak. Że ktoś zagięcie się przyzwyczai, a jednak później na turniejach płaskie, no i to przyzwyczajenie, o którym mówisz, może wyjść, nie? Mhm. No bo jeżeli grasz z jakimiś bobami w domu, prawda, to jeszcze możesz sobie pozwolić, że ten monitor nie jest taki, jak dokładnie chcesz, ale jak już jesteś w finale Ultraligi i przychodzisz na płaski monitor, no to... No tego nie chcemy na pewno. No tego nie chcemy. Życzymy wam, żebyście wy mieli takie problemy, że jesteście w finale Ultraligi, monitor nie jest taki, jaki macie w domu. I ostatnia techniczna rzecz, o której warto wspomnieć, to są kwestie regulacji i pivot. Co to jest? Say what? Pivot to jest coś takiego. Dobra, to jest pivot, czyli możliwość regulacji, że możemy sobie ustawić monitor w pionie. Miałeś kiedyś taki przypadek, żebyś chciał mieć tak pionie ustawiony? Nie. Wiesz co, generalnie to jest często używane do dwóch rzeczy. Jeżeli nie związana z gamingiem, do programowania na przykład. Jeżeli programujesz na mobile, na telefony, to układ jest pionowy tak jak w telefonach. Trochę to jest wygodniejsze, czy grafiki tworzysz. Ale często też w gamingu streamerzy korzystają z tego rozwiązania, czyli tutaj sobie włączają czat. Ty streamujesz? Czasem się zdarzy. No widzisz, a no, to byś sobie piwocik walnął i byś od razu miał jako drugi. Wtedy by było. Wtedy by się działo, byś miał od razu więcej oglądających. Oj ta. Zdecydowanie. No okej, to teraz rzecz, która się wydaje jedną z ważniejszych przy wyborze, a w zasadzie jedną z pierwszych, o której myślisz. Wielkość monitora. Jaki monitor ty masz w domu, jakiej wielkości? Nie mam pojęcia. Dobra, większy, mniejszy? Na pewno mniejszy. Tak? Czyli tak. Masz pewnie, to jest 27 cali, więc pewnie masz 24 cale. Tak. To jest monitor 27 cali, konkretnie Yama i te nazwy oczywiście takie super przyjemne i super łatwe, czyli to jest Yama G82760QSU. Powiedz mi, jakie są twoje wrażenia, w sensie spoko by się grało? Na pewno. Fajny jest, taki duży, dużo widać, okay, ładnie świeci, super jest. Okay. 27 kul, sprawdźmy 34 cale. Przyzywam cię. No. Oto i on, 34 cale i Yama, uwaga, też prosta nazwa, tak jak przy monitorach, bez ściągi. G8346I1WQSU G-Master. Dobra, mamy ten, widać różnicę, nie? Widać na oko, że... Ewidentna. Że kawał luja. Dobra, to teraz sobie, wiesz co, przesuniemy to w tę stronę i powiedz mi, jak tak sobie patrzysz, okej? Okay? Jak sobie wyobrażasz grę, że grasz na przykład w Ultralidze i dostajesz cię takie monitory w finałach? No, zrobiłbym wszystko, żeby wygrać, ale wiadomo, no, ciężko było strasznie na takim monitorze grać. Tak? No powiedz mi, jakie różnice widzisz? Ten monitor jest ogromny. Wydaje mi się, że gdybym siedział przy takim monitorem, to musiałbym głową masz ruszać. No. Jeżeli miałbym to zagrać na turnieju na takim monitorze, to raczej wybrałbym 27-calowy monitor, ale jeżeli zagrałbym z ziomeczkami w jakąś giereczkę inną niż LOL, coś mniej e-sportowego, to byłoby sztos. Wiesz co, no też mam takie wrażenie, że w tych e-sportowych tytułach ta wielkość ekranu to nie jest chyba może już tak im więcej, tym lepiej. Czasami te większe ekrany chyba bardziej są nastawione na inersję i do singli, a pod multi jednak to, żeby wszystko się mieściło w zasięgu twojego oka, więc też miałem wrażenie, że 27 cali to jest optymalne rozwiązanie, 24 to nie jest za mało. Czyli jeżeli będziecie chcieli stawiać na wielkość, to minimum 24, 27 super, więcej, kwestia przyzwyczajenia, nie mówimy nie, ale może być tak, że bardziej podejdzie wam to pod single, a nie pod multi. Słuchaj, Zamulek, a jeszcze mi powiedz, czy masz jakieś takie protipy albo twoje spostrzeżenia, jak się generalnie prosy grają w LoL'a? Jakie mają swoje przyzwyczajenia, nie wiem, jakieś tryby specjalne? No generalnie zauważyłem, że niektórzy grają na okienkowym trybie, gdzie to jest, gdzie grają na zupełnie innej rozdziałce, zazwyczaj jest to o wiele niższa rozdziałka. Mhm. Ja gram na pełnym ekranie, raczej wszystko standardowe, ale trzymam się kurczowo tych najniższych ustawień. Ze względu. A, okej. Okay. To trochę poniekąd przeszkadza, jeżeli miałbym grać na najwyższych ustawieniach, bo jest więcej niepotrzebnych detali. Ja po prostu chcę widzieć same fakty, nie chcę widzieć jakichś
przebłysków. Okej, okay. Rozumiem, czyli nie zależy ci na tym, żeby ta gra była ładna, tak. Bo są jakieś takie różne jak bajery, że tak powiem, cienie, jakieś motylki, okej. Okay. Tak. I one ci dekoncentrują trochę, można powiedzieć. Tak. Chcesz się skupić na tym, co jest najważniejsze, czyli postać i możliwości i talenty. Dobra, to w zasadzie mamy to. Dowiedzieliśmy się, że przede wszystkim LoL jest na tyle elastyczną grą, że daje nam dużo rozwiązań i wiele rzeczy zależy od naszego przyzwyczajenia. W innych grach jest dużo więcej takich kruczków, przynajmniej w CS-ie na pewno. A w LoLu, co zauważyłem, ważne są przyzwyczajenia, ale są takie must have'y. I to jest chyba 144 Hz, 1 milisekunda reakcji. I minimum 24 cale. No i minimum 24 cale, to też zauważyliśmy, że w mniej to już ten komfort gry jest dużo... Tak. Gorsze. W opisie filmu znajdziecie link do polecanych przez nas monitorów do LoL'a. Znajdziecie też link do monitorów, które tutaj nam posłużyły jako przykład, czyli do Yamy 34 cale i 27 cali. Obydwa monitory 144 Hz i 1 milisekunda reakcji, także sprawdzą się w grach. A ja dziękuję Zamulkowi za wizytę i za to, że trochę poopowiadał, jak to jest w progamingu. Piszcie, jakie macie wy monitory, co was denerwuje w monitorach, co wam pomaga i co byście wy polecali. I co? Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Teraz jak w familiadzie machasz. Ty.